48, mamy petycję 2012 Rada Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca w sprawie nadania statutu zakładowi opiekuńczo-leczniczemu w Krakowie. Projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1118, drugie czytanie, referuje pan dyrektor Michał Marszał. Szanowni Państwo, do projektu według druku 1118 wpłynęła autopoprawka pana prezydenta, dotyczyła Państwa w dniu 6 lutego. Ta autopoprawka jest między innymi efektem dyskusji, jaka była w trakcie pierwszego czytania i uwag zgłaszanych przez Radę Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. W tej kwestii pozytywną opinię wyraziła Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej. A więc stwierdzam, że nie ma poprawek, rozpoczęcie jego czytania. I czy mamy sprawę o rządzenie? Proszę o przygotowanie głosowania nad drukiem 1118. Czy jest możliwość głosowania elektronicznego? Nie ma. Głosujemy elekcję, proszę Państwa. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku 1118, ręka do góry. Bardzo proszę. Kto za? Trzymamy ręce. Dziękuję. Policzone. Kto jest przeciw? Tak, jeszcze pan Zdonik był, bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tu się dużo osób wstrzymało, proszę bardzo. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Dziękuję. Proszę Państwa, 25 za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących, 0 udziału w głosowaniu. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta.